Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Mikołaja Kopernika w Tłuszczu jest pierwszą szkołą na terenie gminy i jedną z niewielu szkół podstawowych w rejonie, która przystąpiła do realizacji projektu Erasmus, media społecznościowe w edukacji szkolnej. Taki jest tytuł projektu. Działania projektowe rozpoczęły się w roku 2012 i miały trwać do roku 2021. Niestety sytuacja, jaką mamy obecnie na świecie, pokrzyżowała te plany i projekt został wydłużony. Dzisiaj gościmy u nas naszych przyjaciół z Turcji, Grecji. Partnerem w projekcie jest również Rumunia. Niestety nie dojechali do nas dzisiaj i uczestnicy projektu będą się z nami łączyli online. Czym polegają te takie pierwsze dni spotkaniowe? W ogóle dni jest trzy. I co żeście dla tych naszych gości wspólnie z waszymi uczniami zaplanowali? Pobyt naszych gości w Polsce to jest zaplanowany na 5 dni. Wczoraj przylecieli do nas, dzisiaj dzień integracyjny. Rozpoczęliśmy od zabawy integracyjnej, po czym przystępujemy do realizacji założeń programowych. I główne założenia programowe naszego spotkania to szukanie odpowiedzi na pytanie, czy i czego jest za dużo w mediach społecznościowych. Przed spotkaniem młodzi uczestnicy projektu na TwinSpace, to jest taka międzynarodowa platforma edukacyjna wykorzystywana do realizacji założeń programowych, udzielili odpowiedzi na pytania. Czy myślisz, że zagrożenia w mediach społecznościowych to jest cyberprzemoc, uzależnienie, uwodzenie, podżeganie do przemocy, rasizm i ksenofobia są prawdziwe? Czy możesz opisać bez podawania nazw incydent, który miał miejsce w Twoim otoczeniu i czego jest za dużo w mediach społecznościowych? Na tych materiałach młodzież będzie pracowała, dokona prezentacji i analizy wyników ankiety, następnie opracują krótkie teksty poruszające problemy zawarte w kwestionariuszach ankiet. Wypracowane materiały zostaną umieszczone w drugim numerze projektowej gazetki Alternatywy. Podczas tych kilkudniowych spotkań uczniowie w grupach międzynarodowych będą uczestniczyli w małych lekcjach mających na celu przyswajanie słów grzecznościowych we wszystkich językach krajów partnerskich. Bezpieczne zasady korzystania z internetu, a w tym dotyczące bezpieczeństwa w mediach społecznościowych. Zostanie także ukazana aktywna forma spędzania czasu wolnego i to będzie taniec niekontaktowy, który będzie dzisiaj i warsztaty. Pokaz Mai Tai, który również powitać naszych gości podczas uroczystej kolacji. Jutro wycieczka. Młodzież nasza wyjeżdża do Hołowna, do Krainy Rumianku. Wraca do szkoły i organizujemy im przyjęcie w szkole. W środę wszyscy uczestnicy wyjeżdżają do Warszawy, poznają naszą stolicę. Goście w Warszawie pozostają, ponieważ w czwartek rano już jest czas pożegnania i odlotu. Dzieciaki z Tłuszcza podczas tej wymiany były już w Rumunii i w Turcji. Tak, za nami wymiana w Turcji i w Rumunii. Mieliśmy możliwość uczestniczyć w zajęciach programowych właśnie w tych krajach. Muszę powiedzieć, że byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni przyjęciem, w Rumunii też oczywiście, aczkolwiek jest to kultura dla nas bliska, natomiast wiele obaw budziła w nas wizyta w Turcji, ponieważ jest to kraj inny kulturowo i wyznaniowo, jednak wróciliśmy przeszczęśliwi, zostaliśmy przyjęci bardzo dobrze. Podsumowując, tutaj też w rozmowach kuluarowych z panią dyrektor, taki typ programu i ta wymiana międzynarodowa ogromnie dużo daje nowych kompetencji dla młodych ludzi. Nie mówiąc już o tym, że chcą się uczyć języka obcego, jednego, drugiego, trzeciego, to dodatkowo również ta wymiana młodzieży pozwala właśnie poznać się nawzajem, zamazywać i zasypywać rowy i doły pomiędzy narodowościami, poznawać inne kultury, a to
w przyszłości może wiązać się z tym, że rzeczywiście i pokój, i spokój, i gospodarka, i wymiana, i doświadczenia, i być może wspólne biznesy. Tak, przystępując do projektu, nie ukrywam, myśleliśmy tylko o kompetencjach językowych. Natomiast już sama realizacja uświadomiła nam, że nasza młodzież naprawdę dzięki realizacji projektu nabywa mnóstwo innych kompetencji, tak jak pan mówi, językowe, kulturowe, no też przeliczeniowe, monetarne, tak. Niestety będąc w obcym kraju trzeba się nauczyć przeliczać tą polską złotówkę na inne waluty. Polską, tak. To jest też obycie, ale przede wszystkim to są przyjaźnie, znajomości, które pozostają na długo, mam nadzieję, na całe życie. Projekt jest tak skonstruowany, że na przyjęcie partnerów krajów goszczących nie przewidziane są żadne środki finansowe. Dlatego też z tego miejsca i ze zgodą Państwa pragnę podziękować sponsorom. Panu Krzysztofowi Adamowiczowi, wójtowi gminy Międzyrzec Podlaski, państwu Annie i Andrzejowi Śledź, panu Kornelowi Domańskiemu, panu Sławomirowi Zaniewiczowi, pani Elżbiecie Chodzińskiej, pani Annie Harczuk oraz państwu Katarzynie i Markowi Jeleszukom. Dziękuję również rodzicom uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Tłuścu oraz wszystkim pracownikom szkoły, których ogromne zaangażowanie pozwoliło na przygotowanie tego spotkania. Na zakończenie chciałabym podzielić się jeszcze najnowszą informacją. Otóż jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentów do podpisania umowy na realizację kolejnego projektu Erasmus+. Taką umowę będziemy podpisywali w grudniu. Krajami partnerskimi również będzie Turcja i Serbia tym razem, bo to jest mała wymiana. Całkowita wartość projektu to jest 60 tysięcy euro. Czas realizacji to 2 lata. Dziękuję bardzo. My name is Panagiotis Georgalas. I'm a teacher at the Greek school. We're really happy to be here. We managed to overcome all the difficulties of coronavirus period, and the meeting was really excellent, above all expectations. We have to thank the organizers, Anya, Ella, the director, for their efforts. It was really an excellent meeting. School is in a suburb of Athens, in Greece. It has about 300 pupils. We came here with 6 pupils, 3 boys, 3 girls, and we really enjoyed the hospitality of the Polish school and the Polish people. Thank you very much. Our meeting in Poland, for me, is something new. I haven't done it in past. I, of course, recommend it to every child that have the opportunity to come or go everywhere. It's okay that not all countries committed to be here. We have a great time here in Polonia. We have 2 more days. Try to have as much as fun as we can. We haven't seen snow in Greece. I don't like it so much, but only the snow, it's something very rare in Greece. So I like it. I'm so glad that I came here because it's a unique experience. The guys that they didn't come, I'm so sorry. I wanted to meet you, all of you. And I had a lot of fun with all the children. They are so cool and friendly. And we had a lot of fun. I really liked it so far. The Polish people are very nice, and the activities have been great. It's such a pleasure to be here, and I recommend it to everyone who is thinking about joining Erasmus. I love Poland. It's a very beautiful place, and I recommend it to everyone. Everyone here is very kind and friendly.
and I would love to come again next year or any time. The purpose of the Erasmus project is very good. Sądzę, że to wydarzenie jest czymś niezwykłym, pouczającym i osoby, które tutaj są, są bardzo przyjazne i bardzo chętne do wspólnej pracy z nami. A jeśli chodzi o sam projekt, jest to wspaniała przygoda dla wszystkich z nas. Robimy tutaj bardzo wiele różnych rzeczy. Bardzo serdecznie polecam wszystkim i to chyba wszystko. Dziękuję. Ja myślę, że ten projekt to jest świetny pomysł i w ogóle to jest bardzo wspaniałe odczucie, jeśli się w tym bierze udział, ponieważ można poznać te inne kultury i co najważniejsze innych ludzi oraz sprawdzić swój język. The Erasmus Plus project has been very helpful for many people here. Some people could learn other languages a bit, others could learn English more. Overall, it's helpful for other people and to strengthen the relationships between other countries. Some of us here have made new friends with the people from the other countries. Some of us decided to just leave. Overall, this project has been really fun. Hope I can be in the next one. Dzisiaj przyszedł czas, niestety już, pożegnania. Świat jest w gminie Międzyrzeczpodlaskiej. Gościmy młodzież, dzieci z kilku krajów, którzy uczestniczą w programie Erasmus+. Gościmy dzieci z Turcji, gościmy dzieci z Grecji, gościmy również przedstawicieli Bułgarii, no i oczywiście nasi miejscowi uczniowie tej szkoły, w której się właśnie dzisiaj znajdujemy. Jest to coś fajnego i niespotykanego. Fajna przygoda dla młodych ludzi, ale też fajna przygoda dla opiekunów, nauczycieli i całej społeczności szkolnej. Bo tylko w taki sposób możemy budować fajne relacje, możemy wprowadzać młodych ludzi do świata, w którym żyjemy, do Europy. Stajemy się przez to wszyscy bardziej Europejczykami, ale przede wszystkim to, co jest nieocenione. Poznajemy inne kultury, poznajemy inne wartości, stajemy się otwarci na innych i tego przede wszystkim powinna uczyć szkoła. Zasad demokracji, otwartości, poszanowania inności i współpracy. Dzisiaj mamy na to doskonały przykład. A co za rok? A za rok ponownie szkoła w Tłuszczu oraz szkoła w Rogoźnicy, tym razem dwie z terenu gminy Międzyrzec-Podlaski, będą uczestniczyli w kolejnych edycjach projektu Erasmus+. I mamy nadzieję, że nie będzie już takich ograniczeń, że ta pandemia minie, będziemy mogli swobodnie przemieszczać się pomiędzy krajami partnerskimi i wspólnie tworzyć tą nową rzeczywistość.